Witam wszystkich. W tym oto poradniku pokażę Wam, jak zagrać w Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer. A więc, przejdźmy sobie do naszej przeglądarki internetowej. I teraz tak, będziemy musieli sobie wejść pod specjalny link, który zamieszczę w opisie. Na tej stronie znajduje się nasz krak, który umożliwi nam grę w multiplayer. Wy musicie sobie tego kraka pobrać na komputer. Ja jednak nie będę tego robił, ponieważ już go mam na komputerze. Także zamykamy sobie stronkę. I teraz tak. Następną rzeczą, którą będziemy musieli pobrać, jest paczka map, tak zwane DLC. Teraz musimy sobie wejść pod następujący link, który też zamieszczę w opisie. I to jest link do BitTorrenta. Także musicie sobie wpierw go zainstalować. I teraz tak, ten link sobie też zapisujemy na komputer. Ja nie będę tego robił, ponieważ też go już posiadam. Także sobie tutaj wyjdę. I teraz tak. Gdy już będziemy mieli pobrane to wszystko, otwieramy naszego BitTorrenta i wrzucamy sobie naszego kliczka tutaj. I jak widzicie, wszystko zajmuje prawie giga, dokładnie 961 mega. No, myślę, że to trochę potrwa to pobieranie, ale mówię Wam, bardzo się opłaca. Także pobieramy sobie te wszystkie pliki, AIF DLC 1, AIF DLC 2 i AIF Mist i Instructions. Także pobieramy sobie to wszystko. Ja nie będę tego robił, ponieważ też już posiadam to na komputerze. Możemy sobie zamknąć już naszego renta. I teraz tak. Jak widzicie, mam już tutaj wszystko przygotowane i wypakowane od razu. Wy nie musicie tego wypakowywać, ponieważ ja to tylko zrobiłem dla ułatwienia. I teraz tak. Jak widzicie, tutaj wszystkie pliki są. Wszystkie w tych folderach się znajdują. Tutaj następne. Tutaj ostatnie pliki. I teraz szukamy naszego folderu w grom. Tutaj mamy go. Jest. I teraz po prostu po kolei wrzucamy sobie wszystko. Najpierw krak AIF37A. Otwieramy go sobie i kopiujemy wszystko. Tutaj wszystko potwierdzamy. Tak. I tutaj robimy tak samo, analogicznie jak w tamtym przykładzie. Kopiujemy, wklejamy i podmieniamy wszystko. Tutaj musimy chwilkę poczekać. Już sobie otworzę drugi. Tu nam się właśnie mapki kopiują. Tu robimy tak samo. Kopiujemy, wklejamy, potwierdzamy. I otwieramy sobie nasz ostatni plik. I też tak samo kopiujemy i wklejamy i też potwierdzamy. Dobrze. No i teraz będziemy mieć oto tyle plików. Tak, będziemy mieć te właśnie oto pliki. I teraz jedyne, co musimy zrobić, to otworzyć ten plik alter evnet configure. On wygląda tak, mniej więcej. Otwieramy sobie go. Czekamy, aż nam się on załaduje.
Jak widzicie, będziemy mieć takie okno. Tutaj sobie to kasujemy i tutaj wpisujemy swój nick. Ja sobie piszę mój nick, czyli Raffaello. Klikamy save i wszystko gra. Teraz jedyne, co zostaje nam do zrobienia, to odpalenie Call of Duty 4. Tutaj będziemy chwilkę musieli poczekać, aż nam się te wszystkie pliki pobiorą. Ponieważ ten sposób, co ja wam tutaj pokazałem, jest najlepszy, ponieważ gdy wychodzą jakieś nowe aktualizacje, po prostu Call of Duty sobie je samo pobiera, żeby być po prostu cały czas zaktualizowanym. Także nic tu więcej nie trzeba. I jeszcze dla ciekawskich, że tak się wyrażę, żadnego Steama ani nic z tych rzeczy nie trzeba. Żeby możemy zamknąć. Jak widzicie, wyświetliło nam się takie coś, ale to jest normalne. Musimy chwilkę poczekać. Czekamy cierpliwie. Jak widzicie, tutaj na pasku nam się pojawia ikonka Call of Duty 4 Multiplayer i jest powiadomienie, że Alter i Wnet aktualizuje nasze pliki. Nie martwmy się, to samo wystartuje. Coś takiego, no. Tutaj musimy sobie poczekać chwilkę. Te pliki już sobie możemy usunąć. Wszystkie, żeby nam tutaj nie zaśmiecały pulpitu. Ja sobie nawet je usunę już. Usuwajcie się pliki. Tego linka też już sobie możemy usunąć. Coś długo schodzi o Call of Duty, ale mówię wam, naprawdę warto poczekać kilka minut, bo multiplayer jest naprawdę bardzo fajny. O, nareszcie wystartowało. Jak widzicie, tutaj nam się wszystkie pliki muszą pobrać, zaktualizować, ale to naprawdę to trwa naprawdę bardzo krótko, także nie macie się tutaj czego obawiać. Tam się pliczki aktualizują. Po prostu za każdym razem, kiedy będzie wychodziła nowa aktualizacja, będzie się wam takie okienko włączało i będzie się tu samo wszystko aktualizowało, także o nic się tutaj nie martwcie. Że na przykład będziecie mieć starą wersję i gra wam nie będzie chodzić, czy coś takiego. Zawsze wam wszystko będzie chodziło. Czekamy sobie tutaj chwilkę. Znowu musimy poczekać. Jak widzicie, Call of Duty 4 nam się odpala. I tutaj, jak widzicie, pojawiło nam się takie okienko. Ach, ten antywirus mnie już denerwuje. Ale dobrze. Jak widzicie, pojawiło nam się takie okienko. I tutaj zapewne zastanawiacie się, co zrobić. I tutaj tak. Odtąd I am, do końca musimy to przepisać. Tutaj w to pole. Ja na wszelki wypadek
Zamieszczę ten tekst w opisie i będziecie sobie mogli go skopiować, jakbyście mieli z tym problemy. Ale spróbujmy przepisać. I kropka. Jak widzicie, wszystko nam się zgadza. Możecie spróbować to przepisać, ale jak popełnicie jakiś błąd i się zdenerwujecie, to będzie ten tekst w opisie, także będziecie sobie mogli go skopiować. No i odpalamy naszą grę. Jak widzicie, wszystko nam się odpala. No i jak widzicie, gra nam się odpaliła. Teraz sobie tylko idziemy do Play Online. Tu jak widzicie jesteśmy w menu, nasz nick tutaj jest, nasz level pierwszy, ale myślę, że to się niedługo zmieni. Idziemy sobie do Find Game. Jak widzicie, do wszystkich trybów nam tutaj gracz wyszukuje, także nie ma problemu już. Spróbujemy sobie dołączyć do Team Deathmatch. Dobrze. Nam tu wyszukuje serwery, musimy chwilkę poczekać. O, dobrze. Znalazło nam akurat rozgrywkę. Zaraz się mecz zacznie. Ok. Team Deathmatch Skydraw. Teraz tylko czekamy, aż nam się mapka załaduje. Dobra. Wchodzi nam do gry bardzo ładnie. Dobrze, sobie jakąś broń wybierzemy. A no, sobie można zresztą. I jedziemy z koksem. O. No nic. Jak widzicie, gra wszystko ładnie nam działa. Nie ma żadnych błędów itp. Jeżeli byście czegoś nie wiedzieli albo nie rozumieli, to pytajcie i komentujcie. Jeżeli wam wszystko chodzi i jesteście zadowoleni z mojego poradnika, zasubskrybujcie mój profil na YouTube i będę wam za to bardzo wdzięczny. No i cóż, życzę wam miłej zabawy i dobrych wrażeń. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym poradniku. Trzymajcie się, cześć!